scenach Australii, Brazylii czy południowej Afryki. Tym razem w ramach czwartej wiosny bluesowo-jazzowej Zbigniew Namysłowski zagrał w Zielonej Górze. Zdaniem artysty to nie przestrzeń, a ludzie budują atmosferę koncertu. Raczej nie zależy od miejsca, tylko od publiczności. Jeżeli jest fajna publiczność, to wszystko jedno mi jest, czy to jest małe, czy duże miejsce. Namysłowski to pierwszy polski jazzman, który wydał płytę za granicą. Karierę zaczynał jako wiolonczelista w legendarnym studenckim klubie Hybrydy. Potem odkrył jazz nowoczesny i rozpoczął karierę saksofonisty. Namysłowski ma na muzycznym koncie 30 autorskich płyt. Na scenie Piekarni Cichej Kobiety można było usłyszeć utwory, które znajdą się na kolejnej. Płyta będzie się składała z takich bardzo ludowych i ludowych melodii, nie, ludowych, ludowych nie, takich inspirowanych różnymi folklorami i polskimi i nie tylko. Podczas kolejnej odsłony wiosny bluesowo-jazzowej wystąpi Jacques Kuba Seguin z Kanady w towarzystwie tamtejszych muzyków. Usłyszymy Litania Projekt. Litania Projekt to jest jak gdyby kolejne kompozycje i propozycje muzyczne Jacques'a Kuby Seguin, trębacza z Montrealu. Przyjeżdża ze świetnymi muzykami, m.in. kontrabasistą. Muzycy od lat rokrocznie koncertują w Zielonej Górze. Piekarnie Cichej Kobiety odwiedzą 8 kwietnia.